Dzień dobry w ten piękny, słoneczny, jakże ciepły dzień. Jesteśmy na wyjeździe i aktualnie to jest nasz pierwszy pit stop. Gdzie pomożesz mi założyć? Mam jedną rękę. Oczywiście. Dziękuję. Dżentelmenie, ty. Dojechaliśmy do Szczecina, żeby oddać Niuniucha na chwilę. Na weekend. Niuniuch jechał sobie ze mną z przodu. W VIP-owskim miejscu. A jak? Jak tam, gościu, było? Elegancko, nie? Mhm. Idziesz do babci. Co w ogóle zabierasz? To? Czy to? Nie wiem właśnie. Chyba wezmę torbę, a ty to i to. A ja to i to. No, chyba tak będzie najlepiej, no. A u ciebie? Co tam, ziomuś? Co tam, ziomuś? Nie jedziemy już, nie? I nie trzepie, i nie szumi, już nie jest tak fajnie. No, już cię zabieramy. Halo, mamy? Nie zapomnieli. Ale słoneczko. Jak on patrzy. Jakie oczy ma, co? Dzień dobry. Ciężko, pani. Już ubrani, żeby wychodzić. Niuniuś też chyba chce wracać z nami. Że wracać, jechać dalej właściwie. Niestety. Zostaję w swojej nemezji. Ale Lisek to by nigdy nie wszedł, nie? Do transportera. Nigdy. A nie, chyba raz też chciał chyba. Tak? Mhm. A ten to nawet jak w domu byliśmy. A on w tym, u weterynarza. Co to wiadomo. Bye. Uciekliśmy już od mojej mamy i ruszamy dalej, ale nie powiedzieliśmy tak naprawdę, jak wygląda dzisiaj nasza podróż, bo wyruszyliśmy ze Świnoujścia, przyjechaliśmy do Szczecina odstawić Niuniusia, teraz jedziemy do Choszczna, do babci Kapiego, czyli do prababci Liamka i stamtąd będziemy jechać do Zielonej Góry, więc dzisiaj dużo przystanków. Też do prababci i pradziadka Liamka. Tak, a potem to już zobaczymy. Więc no, to jest nasza taka pierwsza podróż z Liamkiem tak naprawdę. Taka no bo solidniejsza, bo tak. Wcześniej to jechaliśmy do Szczecina, tak. Właśnie do fizjo. No. A to jest już takie... To już prawdziwa wyprawa. No. Zapakowaliśmy samochód cały. Na 3 dni mamy tyle rzeczy dla niego. Ja się spodziewałam, że będzie ich dużo, ale jak zobaczyłam to wszystko przygotowane do zabrania, to mówię i ja cię kręcę. Tak, zaczęliśmy się zastanawiać, jak to jest możliwe spakować się z takim małym dzieckiem na przykład na jakiś wyjazd, na przykład tygodniowy. Samolotem, nie? No bo tak sobie myśleliśmy, dobra, jak będzie miał z 8-9 miesięcy, to lecimy gdzieś na vacation. Ale jak patrzę na ilość tych rzeczy, to my się w bagaże nie zmieścimy. No właśnie, jestem ciekaw, jak to jest i ile tego tak naprawdę wtedy wychodzi, bo no. Jak teraz, te 3 dni, my swoich ciuchów wzięliśmy tyle co nic. No nic. A ponad połowa walizki to są właśnie rzeczy dla niego. A gdzie ja zawsze zabierałam dla siebie 3 różne outfity na każdy dzień, w zależności od pogody, tak teraz... Na szczęście teraz nie ma spodni. Na szczęście nie mam spodni, więc mam jedno na sobie i raptem 3 bluzki czy swetry i koniec. A dla niego cała wielka walizka tak naprawdę, plus rzeczy poza walizką. No, więc lecimy dalej. Dobra, update sytuacyjny. Jesteśmy, właściwie wyjeżdżamy już od prababci numer 1. Pokazaliśmy malucha, bo ona jeszcze nie widziała go. Zjedliśmy fajny obiad, za co bardzo dziękujemy. Wiemy, że babcia nas ogląda, więc od razu ją też pozdrawiamy. A teraz będziemy kierować się do prababci, do prababci numer 2 i pradziadka numer 1, czyli do Zielonej Góry będziemy teraz jechać. Czyli 2 godziny drogi przed nami. No. W ogóle to, oprócz tego, że oczywiście odwiedzamy po drodze wszystkie możliwe babcie, to Liamek jutro najprawdopodobniej pozna swoją pra-pra-babcię. Wiecie, pra-pra-babcię, to jest moja prababcia. Tak, no to jest niesamowite, nie każdy ma takie szczęście poznać swoją pra-pra-babcię. Liamek ma, więc no super sprawa. Także to ekscytujący weekend dla niego. Szkoda, że nie będzie pamiętać, ale mamy vlogi. No, obejrzy sobie. Zrobiło się już ciemno, ale udało nam się dojechać. Ja w ogóle w międzyczasie musiałam się przesiąść naprzód, bo niestety moja choroba lokomocyjna wygrywała. No, choroba lokomocyjna to jest tragedia. No, z tyłu... Największa tragedia to jest wtedy, kiedy druga osoba nie ma tej choroby.
Dlaczego? To, no, to właśnie jest plus. Nie. No to dla mnie to jest plus, fajnie, że ja nie mam, ale najgorsze jest to, na przykład chcielibyśmy gdzieś pojechać. To nie ma opcji, bo ona będzie płakać tak jak on. Idziemy do dziadków! Dzień dobry, następnego dnia. Hello, gosteczku, hello. Dzisiaj tak pięknie spał u pradziadków, co normalnie. Luksus, tutaj był po prostu taki luksus, że my takiego luksusu dawno nie uraczyliśmy u siebie, prawda? No. Nie dość tego, że prawie cała noc przespana, to jeszcze potem po śniadanku następne 2 godziny. To się nie zdarza. U nas w domu pół godzinki zawsze. A zaraz w aucie będzie spał. No, bo właśnie jedziemy do prababci. No. Kurde, zdjęcie z praprababcią. No kurde, ale będziesz miał, gościu. Będziesz miał. No pokaż, jak się uśmiechasz. Wyspałeś się dzisiaj? Tak? Tak czy nie? Nie, on nie pokaże. Nie, teraz nie, już koniec. Musicie uwierzyć na słowo, uśmiechał się. Wyspałeś się dzisiaj? Tak? No, fajnie było. Co ci się śniło? No co ci się śniło? No? No dawaj, daj uśmiech. I dojechaliśmy. Mały cały czas śpi. Ciągle śpi tutaj. Zionek, no, ciągle śpi. Dobre, nie? Powietrze. No, świeże, nie to co u nas w Świnoujściu nad morzem. Nie. Macie za dobre. Tak, tutaj w ponad 100-tysięcznej miejscowości jest najlepiej. Idziemy do praprababci teraz, co? Tak, idziemy, chodź. To babcia się nic nie zmieniła. Dzień dobry. Ale ten malutki. A moi kochany. Jaki ładny chłopak. Podobny? No się daje, że do niej. Jest. Ciebie podobny jest. Tak. Chociaż jedna osoba tak uważa. Jeszcze moja mama. Chłopują. Śliczny, nie? Taka buziujka. Buzia zgrabna, usta, oczka. Śmieje się już. Troszeczkę tak. Już w głos się śmieje, ale... I jesteśmy w domciu. Lijamek sobie tutaj ćwiczy, obserwuje wszystko. Dostałeś fajne zabaweczki, co? No, eleganckie dostał. My mamy imprezę. W trakcie sprzątania, musimy się rozpakować, wszystko pochować. Ale te pioseneczki tak wpadają w ucho, że ja przed chwilą siedziałem, wiecie, rozpakowywałem jakieś tam grzechotki czy coś. Kłak, 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 kłak. We trójkę. Gdzie on jest? Jest tam gdzieś? Tam jest tutaj. Był to bardzo fajny wyjazd. Cieszymy się, że Liamek poznał swoją pra-pra-babcię. Naprawdę podwójne super. Pra. Nie pojedyncze, podwójne pra. Tak, pra-pra. Nie każdy. Ogólnie wyjazd... Tak, to raz, a dwa, że ogólnie wyjazd nam się o tyle udał, że oczywiście my byliśmy nastawieni na to, że będzie ciężko. Tak, że on będzie płakać, że nie będzie spał. Słuchajcie, on spał lepiej niż u nas w domu. Musimy tak. Tam jeździć częściej. Tak, w ogóle był taki grzeczny, taki fajny, znaczy zawsze jest fajny, ale wiecie, po prostu bawił się, zajmował się tymi zabaweczkami, nie płakał prawie w ogóle. Praktycznie w ogóle, chyba że już się zdenerwował, że jego wołanie nie działa na to, co by chciał. Tak. Ale jak się rozpłakał, to dosłownie 10 sekund już był uspokojony. Naprawdę. No. Zachęcił nas, żeby więcej... Tak, wyjazd, nowy wyjazd był po prostu idealny. Jesteśmy bardzo z niego zadowoleni. No nagrywaj, no zobacz jak ja wyglądam. Nie chciałem tego powiedzieć, ale wyglądasz... Ale my dziękujemy wam za oglądanie tego vlogaska. Mamy nadzieję, że się podobało. Zapraszamy was również na następnego vloga, który wyjdzie nie wiadomo kiedy, ale kiedyś na pewno wyjdzie, więc no fajnie, że jesteście. Zostawcie kciuka i widzimy się. Bye! Po...